Jedna z lepszych książek, które czytałam w życiu, nazywa się Biografia Szatana. Biography of Satan, autorstwa Chrissieya Gravesa, amerykańskiego spirytysty i okultysty. Książka ta z oczywistych przyczyn nie jest zbyt popularna. W swojej książce Biografia Szatana Chrissiej Graves wyjaśnia, że starożytni Żydzi nie znali pojęcia diabła i piekła. Jego zdaniem Bóg i diabeł to bracia bliźniacy, chaldejscy bogowie słońca. Dodam od siebie, że w końcu po co ta zła postać, skoro mamy Boga Jahwe? Chrissiej uważa, że strach przed wiecznym potępieniem jest źródłem nieszczęścia milionów ludzi, a sama doktryna przedstawia bóstwo jako haniebne, skoro jest zdolne do nałożenia najstraszniejszej kary na większą liczbę swoich dzieci. Doktryna uważa też za bluźnierstwo, bo przedstawia bóstwo jako potwora o demonicznym sercu, który nieustannie karze ofiary wiecznego potępienia. Jak sama nazwa wskazuje, i to całą wieczność. Nie uśmiecha mu się wizja nieba jako miejsca ciągłego szczęścia, skąd ludzie patrzą na piekło, w którym cierpią możliwe nawet ich bliscy. Przedstawianie człowieka jako istoty o demonicznym sercu jest zniesławieniem. Przez tę doktrynę urządzano rzezie mające na celu nawracanie ludzi na prawdziwą religię. Kosztowała ta doktryna nie tylko ludzkie życie, ale też czas i pieniądze. Chrissiej uważa również, że apelowanie do ludzi, używając strachu, pokazuje chrześcijan jako tchórzy, a nie bohaterów moralności. Chrissiej zwraca uwagę czytelników, że narody wschodnie, narody orientalne, uważały, że to Bóg jest twórcą zła. Przyjmowało się, że to Bóg jest źródłem dobra i zła. Diabła wymyślono dopiero później i nie był on podczas pierwotnego stworzenia. Pisze on również, że żaden naród, nawet we wczesnych latach swojej historii, nawet naród wybrany, nie miał pojęcia o pierwotnym stwórcy zła. Dobro i zło było uważane za różne stopnie tej samej rzeczy i wszystkie emanacjami wszystkowiedzącego i idealnego Boga, którego siedzibą było, jak wielu uważało, słońce. Autor mówi, że ci early Jews, jakby wcześniej Żydzi, uważali Boga za stwórcę zła z racji tego, że był źródłem wszystkiego. Bóg nie mógł być przecież stwórcą wszystkiego oprócz zła. W końcu 7 werset 45 rozdziału Księgi Izajasza brzmi: ja tworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Prorok Amos za to w 3 rozdziale pisze: czyż dźmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Hiob swojej żonie, która skłaniała go do złorzeczenia, mówi: Hiob jej odpowiedział: mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Księga Przysłów w 16 rozdziale mówi: wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia. Zresztą Pan Graves powołuje się nawet na logikę. Bóg nie mógł być stwórcą wszystkiego, tylko nie zła. Ja od siebie dodam, że Biblia jest naszpikowana teorią predestynacji, więc Bóg, tworząc świat, no, musiał wiedzieć zawczasu, że będzie w nim zło. Jako dowód, że Żydzi, czy raczej Hebrajczycy lub Izraelici nie wiedzieli o istnieniu diabła, Chrissiej przywołuje brak aluzji do takiej postaci w żydowskich pismach, jak również do kary po śmierci, potwierdzenie w ich Piśmie Świętym, że Bóg sam jest twórcą zła oraz fakt, że imiona i tytuły przypisywane teraz diabłu lub używane do określenia tejże istoty będące w Starym Testamencie u Żydów dotyczyły Boga. Czytając o pierwszym grzechu popełnionym przez człowieka, nie znajdziemy w tej opowieści żadnej groźby o karze za ten czy inny grzech. Tak samo jak wąż nie jest określany jako diabeł. Kiedy Kain zamordował brata, nie usłyszał, że będzie smażyć się w piekle za popełnioną zbrodnię. Kiedy na górze Synaj naród otrzymał prawo od Jahwe przez Mojżesza, nie było wzmianki o nagrodzie i karze w innym życiu. Tak samo podczas potopu. Nawet w gniewie Jehowa nigdy nie groził ludowi ogniem piekielnym, chociaż na prawo i lewo rzucał groźby i przekleństwa. Dopiero w Ewangeliach o tym słyszymy, czyli w Nowym Testamencie. Pan Chrissiej mówi, że do babilońskiej niewoli nie ma doktryn o piekle i diable. Oczywiście słowo piekło występowało w Starym Testamencie, ale nie w takim znaczeniu, które jest nam obecnie znane. Samo słowo diabeł występuje w Starym Testamencie w liczbie mnogiej jako diabły i odwołuje się albo do pogańskich bożków, albo do złych duchów, od których, jak wielu Żydów wierzyło, roił się ludzki umysł. Nie mieli szatana jako króla czy pierwotnego diabła, bo nie mieli go gdzie trzymać. W Starym Testamencie występuje Szeol, czyli grób. W Starym Testamencie też może być tłumaczone jako piekło. Na przykład Chrissiej przytacza Psalm 139, gdzie Dawid mówi, i tutaj ważne jest to, że ja przytoczę go w języku angielskim, dlatego że w języku angielskim występuje słowo hell, znane już jako piekło. If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Biblia Tysiąclecia nazywa właśnie ten hell, nazywa Szeolem. Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Biblia Jakuba Wójka nazywa to miejsce za to otchłanią. Jeśli wstąpię do nieba, tam ty jesteś. Jeśli wstąpię do otchłani, tam jesteś.
Pan Grace zwraca również uwagę na te same tytuły nadawane Jezusowi i diabłu. Jest to dowód, że oba pochodziły z pogańskiej koncepcji dobra i zła, cnót i wad płynących lub emanujących z tej samej fontanny, którą pierwotnie było słońce. Bóg Wszechmocny po hebrajsku to Baal Shaddai, a badając pochodzenie Belzebuba, najwyższy tytuł diabła, do jego pierwotnej analitycznej formy znajdujemy go w Baal Shaddai. Obie nazwy wskazują powiązania do tego samego źródła. Belzebub w oryginalnej formie chaldejskiej i fenickiej to Baalzebub. Stąd mamy Baal Shaddai jako Bóg i Baalzebub jako diabeł. W toku dalszych badań autora wynika, że obie te nazwy odnosiły się do tej samej istoty. Baal lub Bel to chaldejskie imię dla Pana zasiadającego w słońcu. Baal Shaddai to słońce w zenicie swojej chwały, a Baalzebub w znaku lub gwiazdozbiorze skorpiona. Jest również Baalial albo Belial, chaldejski i fenicki słoneczny tytuł dla Boga. Stąd pochodzi diabelski Beliel w Nowym Testamencie. Beliel pochodzi od Baliela, pana przeciwieństwa, Lord of the Opposite, co oznacza znak lub gwiazdozbiór przeciwny do słońca w danym punkcie. No ja osobiście nie wiem, ja słyszałam El Shaddai, ale nie Baal Shaddai. Nawet Google, jak wpisać Baal Shaddai, pokazuje El Shaddai albo fragment książki pana Gravesa. Ale tłumaczenie słowa Baal to właściciel albo pan. Właśnie w języku hebrajskim dalej istnieje słowo Baal jako właściciel, nawet mąż. Chociaż już teraz mówi się po hebrajsku nie Baal Sheli, czyli mój mąż, a właściwie właściciel, mój właściciel, a Ish Sheli. Przy czym Ish to mężczyzna, człowiek. Tak samo z tym Belzebubem, właściwie to Baalzebów, a Zewów to po hebrajsku mucha. W końcu Belzebuba tłumaczy się jako pana much albo władcę much. Przeciwnik, kolejny tytuł szatana, możemy znaleźć w pierwszym liście świętego Piotra. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Przeciwnik jak Beliel, będący przeciwnikiem słońca, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 6, werset 15, czytamy. Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem? Na co autor odpowiada, że taka sama jak Chrystusa z Ojcem, wszystko sprowadza się do wspólnego źródła. Dragon, czyli u nas smok, to kolejna nazwa prokuratora generalnego niższego królestwa i jest synonimem Baala i Bela. Święty Jan w Apokalipsie świętego Jana pisze. I został strącony wielki smok. Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Tutaj wąż, diabeł, szatan i smok są używane jako synonimy, jak rzeczowniki w opozycji. Dragon był czczony przez Kananejczyków jako Dagon, który składa się ze słowa dag, czyli ryby, i słowa on albo one, co jest egipskim imieniem dla Boga Słońca lub Boga w Słońcu. Dragon, czyli ryba i słońce, to słońce w gwiazdozbiorze ryby. Szatan pochodzi z babilońskiego Saitain lub Aitain, co oznacza słowo logos, fontannę mądrości. Jeśli szatan dał początek mądrości, to nakaz Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 10, werset 16, który głosi: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. No, ma sens. Są jeszcze dwa fragmenty Biblii, które kłócą się między sobą. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela. Rzekł więc Dawid do Joaba i do książąt ludu. Idźcie, a policzcie Izraela od Berszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. Jeszcze raz pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami. Idź i policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który był z nim. Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela, od Dan do Berszeby, i policzcie ludzi, abym się dowiedział, jaka jest liczba narodu. Kolejnym tytułem jest Ojciec, nadawany jest zarówno Bogu, jak i diabłu. W końcu w Ewangelii według świętego Jana mówi Jezus: wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Odniósł się do pewnej grupy wierzących, krzyczących Abba, ojcze. Abba pochodzi od Abbadon, co oznacza Belzebuba po hebrajsku według świętego Jana, podczas gdy Apolion to grecka nazwa. Mają nad sobą króla, anioła czeluści. Imię jego po hebrajsku Abaddon, a w greckim języku ma imię Apolion. Apollo to po łacinie bezosobowe słońce, bóg słońca. Abba oznacza ojca, a Adon to pan po hebrajsku. Według autora Apokalipsy oba tworzą Belzebuba. Abba, Don, Father, Lord, Belzebub. Co wspólnego ma Jezus z Lucyferem? Jezus w Apokalipsie świętego Jana mówi o sobie. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy kościołów. Jam jest odrość i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca, poranna.
14 rozdział Księgi Izajasza mówi: Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki. Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody. Przy czym jaśniejący tutaj to Lucyfer, w Biblii Króla Jakuba po angielsku ten fragment brzmi: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Wszyscy już wiemy, że jaśniejący czy Lucyfer to gwiazda poranna właśnie. W New American Standard Bible ten fragment brzmi tak: How you have fallen from heaven, you star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you who defeated the nations. Jezus mówi o sobie, że jest gwiazdą poranną, a król babiloński Lucyfer jaśniejący w tym fragmencie też jest nazywany gwiazdą poranną, star of the morning. Zarówno szatan, jak i Jezus noszą tytuł bogów. Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się w duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Chrystus przecież nie kwestionował tytułu diabła, kiedy ten go kusił, oferując mu wszystkie królestwa świata za pokłon, dlatego możemy go śmiało nazwać Bogiem tego świata. Najsłynniejszym tytułem jest jednak ten nadawany wężowi w Apokalipsie świętego Jana. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Wąż był popularnym symbolem wśród Żydów. W Księdze Liczby w rozdziale 21, wersety od 4 do 9 czytamy, że ludowi wracającego z Egiptu uprzykrzył się pokarm mizerny, więc Pan zesłał węże jadowite, które ich pokąsały. Poprosił więc lud Mojżesza o wstawienie się za nimi, aby Pan oddalił te węże. Na co Mojżesz sporządził węża i umieścił na wysokim palu, tak że każdy ukąszony, kto spojrzał na niego, przeżył. Pan Graves uważa ten dowód za niezbity. Jest to dowód na to, że wąż ten miał reprezentować Jehowę, czyli Pana. A fragment z Ewangelii świętego Jana mówi: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To nie pozostawia cienia wątpliwości dla Pana Gravesa, którego Boga czy diabła miało to reprezentować. Zwraca również uwagę na moce lecznicze sporządzonego węża, które są na równi z bożkami oraz na łamanie pierwszego przykazania. Pan Grace pisze również o znaczeniu węży wśród Egipcjan i innych pogańskich narodów, które otaczały czcią węża i używały jako symboli w celach religijnych, nawet Persowie. W tym czasie czczenie węży było powszechne ze względu na jej charakterystyczną formę, podatną na nakładanie różnorodnych symboli na główne cechy bóstwa. Ciało pozbawione kończyn, poruszanie się bez nich i niewydawanie dźwięku przypomina poruszanie się bóstwa przez wszechświat, tak samo jak przemieszczanie się bez użycia nóg. Wąż reprezentuje sobą również wieczność. Wąż zjadający samego siebie zakreśla koło, tworząc symbol wieczności. Zrzucanie skóry przez węża przypominało ówczesnym o porzucaniu ciała przez duszę, odradzanie się do życia wiecznego. Chrześcijański świat utożsamia węża z ogrodu Eden z szatanem. Wąż Mojżesza był symbolem Jehowy, a inne nacje i religie używały węża jako mistycznej postaci reprezentującej dobro i zło, stwórcę i niszczyciela. Grecki dramaturg Eurypides na przykład stwierdził: Dobro i zło zawsze ze sobą graniczą. Idea, że dobro i zło są współistotne, towarzyszyła narodowi wybranemu. W mitologii egipskiej na przykład Ozyrys i Set byli braćmi, podczas gdy Set był bogiem wojny i chaosu, a Ozyrys bogiem odrodzonego życia i śmierci. Był też panem krainy podziemia. Według pana Gravesa ludzkość dopiero z czasem doszła do oddzielania dobra od zła. I to stąd wyłania się obraz szatana, swoista personifikacja. Wspomina jeszcze słowa Plutarcha o chaldejsko-perskim systemie dwóch bogów, którzy byli źródłem dobra i zła. Jeden bogiem, a drugi demonem. Zgadza się to z dzisiejszymi doktrynami chrześcijańskimi, które wywodzą się z pogańskich. W Zoroastryzmie na przykład są dwaj bogowie, Ahura Mazda i Angra Mainyu. Ahura Mazda to najwyższe bóstwo, stwórca, który walczy z niszczycielem Angra Mainyu. Kluczową rolę odgrywa tu też astronomia. Dzięki niej widzimy, że wąż przedstawiany jest jako ten dobry i zły bóg. Gwiazdozbiór Hydry, który włącza w siebie trzy gwiazdozbiory, mianowicie Raka, Lwa i Pannę, czyli czerwiec, lipiec i sierpień, przedstawia tego dobrego boga. Gwiazdozbiór Skorpiona włącza w siebie październik, czyli zwiastun chłodnej i ponurej zimy. Z tego wynikają już dwie siły, dobro i zło. Stąd, jak twierdzi pan Graves, mamy dwa węże. Dobrego, tego na pustyni, i złego, tego w Edenie. Starożytni zauważyli, że przez 6 miesięcy natura ożywa i wydaje plony. Jednak przez kolejne 6 miesięcy jakaś szkodliwa siła niszczy całe to piękno.
Dlatego zima była ich zdaniem podstawowym źródłem zła. Wiosenne i letnie miesiące to okres urodzaju, podczas którego praktycznie ciągle świeci słońce. Dlatego znane były jako prawdziwe królestwo albo królestwo niebieskie, podczas gdy zimowe miesiące były królestwem ciemności. Pierwszy był również nazywany królestwem słońca albo bogiem przybywającym w słońcu. To zmyślone wejście do królestwa, które rzekomo było otwarte dla słońca, opuszczającego zwrotnik raka i udającego się z powrotem na południe, nazywane było bramą niebios. Przejście przez inne zwrotniki stanowiło bramy piekła. W pierwszej bramie stoi baranek, wiosenny znak zodiaku jako początek cudownego słońca lub boga słońca. W drugiej bramie stoi paskudny skorpion, smok albo diabeł, gotowy porwać wszystko, co w jego zasięgu, do bezdennej otchłani, ogonem zmiatając trzecią część gwiazd nieba. Tak oto widzimy, że diabeł jest na górze, a nie na dole, chociaż schodzi na 6 miesięcy do Hadesu. Posiłkując się astrologicznym almanachem, widzimy, że baran to znak zodiaku dla marca, pierwszego miesiąca wiosny. Skorpion to znak października, pierwszego miesiąca zimowego. Oczywiście w podziale roku na dwie sekcje. Mam na myśli, kiedy dzielimy rok na dwie połowy po 6 miesięcy. Święty Jan w 12 rozdziale Apokalipsy mówi o smoku posiadającym moc siania zniszczenia dla 5 miesięcy. Czyli ten oto smok niszczy urodzaj miesięcy wiosennych. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon jego zmiata 3/3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Ilość głów i rogów potwora opisanego powyżej można wyjaśnić za pomocą astronomii albo kultem astralnym, przyjmując, że 7 głów to 7 letnich miesięcy. Niektóre narody tak dzieliły rok, a 10 rogów to podwojenie 5 zimowych miesięcy. Dlaczego smok chce pożreć dziecię kobiety? Można to sprawdzić w almanachu astrologicznym, że wąż albo skorpion ściga kobietę, czyli pannę, ponieważ w kolejności jest zaraz po niej. No trochę się to nie zgadza, bo po pannie jest waga, a dopiero potem skorpion. Pan Grace również poleca obserwowanie bezchmurnego nieba. Tam można dostrzec pannę, dziewicę z dzieckiem na ramionach, pojawiającą się nad horyzontem na wschodzie. Pojawia się też stary skorpion, nazywany wężem wśród Persów, smokiem Fenicji, u Rzymian Draco, czyli po łacińsku smok. Co do kobiety obleczonej w słońce i księżycem pod jej stopami oraz wieńcem z gwiazd 12 na głowie, stoi ona w sierpniu, w najgorętszym miesiącu roku, w skupisku promieni słonecznych. Oczywiście ma pod sobą księżyc, a 12 miesięcy albo znaków zodiaku tworzą jej koronę. Słońce przecina linię równonocy w marcu, co dla wielu starożytnych narodów zwiastowało błogosławieństwa wiosny i lata. Historia kobiety ściganej przez potwora przypomina grecki mit o ciężarnej Latonie, która musiała uciec przed wężem Pytonem ścigającym ją. Schronienie znalazła na wyspie. Jeśli chodzi o dziecko kobiety opisanej w Apokalipsie świętego Jana, pan Grace tłumaczy to tym, że starożytni wybierali postać dziewicy reprezentującej urodzajność. A 25 grudnia wschodzi ku wiośnie, a wiosna zwiastuje urodzaj, czyli nowonarodzone dziecko.